Cześć wszystkim, z tej strony Mirkowy, to jest drugi odcinek Bloodwood Reload. Tak jest, z nami jest ksiądz, który po prostu błąka gdzieś tymi oczami dookoła. Ksiądz Whistle, ksiądz Hitman, ksiądz Keiran. Nie. Ksiądz, nie. Żaden Whistle. Nie. Dobra. Jesteśmy w tym miejscu, oczywiście nasz ksiądz, który pewnie jest zajęty. Wróciliśmy od naszego pięknego kolegi farmera, nie wiem jak miał, nieważne, ważne, że przekazał nam informację. I tak, no, Esther oczywiście nie chce rozmawiać, Franek nie chce, nie, to nie był Franek, nie chce z nami po prostu rozmawiać, został nam ksiądz. Czy ty w... Czy... Naprawdę? Naprawdę? Ty nadal nie... Nie, co to jest, książę? Książę ciemności to jest... Koniec z nim po prostu. Esther, odezwij się. Halo, dzień dobry. Wchodzimy tam. Esther, może teraz zagadasz? O! Witam, panie Bates. O! Został wysłany? Tak, przekazałam księdzu i on teraz to wyśle. Co z legendą? No dobra, farmer. O, i tego majora. Dobra, mogę go znaleźć niedaleko kościoła. Czyli musiałem z nią porozmawiać, żeby dopiero z nim porozmawiać, bo potem, bo się nie da inaczej porozmawiać, bo on jest zajęty. W takim razie idziemy porozmawiać z księdzem. No i jest nasz gagatek Wysolek. Gdzie... Co ty robisz? Nie pozwalaj sobie! Stój. Witam panie... Jest! Kim ty jesteś? Jestem ekspertem. Proszę księdza. Nie, to nie jest firma malarska. To jest od drzew, no nieważne. To bardzo trudne. Ja rozumiem. Nie ma co, nie ma co. Dobra. Możesz mi powiedzieć o legendzie? Travis, te głupie jego wybite opowieści. On jest szalony, nie ma żadnej legendy. Tutaj nie są dobrze widziani. Ci, jak oni mają, strangersi, obcy. Muszę sprawdzić ścieżkę i legendę. Sprawdź, dokąd prowadzi. Jakaś muzyka się załączyła. Pierwszy raz chyba. Sprawdzimy ścieżkę. W ogóle ta gra to chyba miała być horror, ale ja w ogóle nic, nie wiem. Co się dzieje? A może w końcu coś się stanie? Wow, wilki. Bo jeszcze coś na dworze grzmi. Pewnie nie słyszycie u mnie, ale... Dobra, weszliśmy do lasu tak w ogóle. Łodzi jest jakaś hawira. Co jest tutaj? Patrzcie. Idziemy tutaj. What the fuck? Aha. No super. Mamy jakiś altar. Mrocznie, mrocznie. Coś się zaczyna. Aż się boję wchodzić do tamtej chatki, nie wiem, czy coś na mnie czeka. Co tu się dzieje? O co chodziło, księdzu? Dobra. Teraz tak. Wow. Bloody knife. Oczywiście. Dobra. Użyjemy. Tak w razie czego. Dobra. Czemu by nie? Coś tu mamy do zabrania? Nie, tylko do obejrzenia. To nie. Dobra, wchodzimy do środka. Zamknięte? Ale jak to zamknięte? Jakby to otworzyć? No kurczę, nie wiem. Wracamy do miasta. O! Nie! Co jest? Co jest? What the fuck? Kto to jest? Stary pani? Stary?
Ty jesteś duchem? Nie jest ważne, musisz mnie słuchać. Słyszysz? Kolejny złapany. Może będzie lepiej, jak cię opuszczę. Nie, nie ruszę się! Jest jakiś manuskrypt. Dobra, nieważne. Manuskrypt mi dała. Nie wiem, o co, nie wiem. You are in danger. Czarny koleś, lider szamanów. Czy ksiądz jest liderem szamanów? Naprawdę. Naprawdę. Rytuały. Co jest? Co? Ty jesteś wiedźmą? Co tu się dzieje? Powiedzcie mi, o co tu chodzi? Wychodzimy stąd. A, mam przeczytać książki, czyli ja je mam w ekwipunku. Dobra. No, fajnie. Jeżeli bardzo będziecie chcieli, to czytajcie. Ja nie mam zamiaru. Po prostu, to znaczy no, przesuńcie sobie, ja będę czytał w swoim czasie. Kolejną kartkę macie i kolejną. I trzy kartki. Okej, dobra, jedno przeczytaliśmy. I jeszcze to. Stara książka. Pierwsza strona, proszę, dla was. Druga, dla was. I trzecia. Dobra. Wszystko? Wszystko? Mogę wyjść? Już? Okej. Zostawię chyba te książki z tego, co zdążyłem doczytać. Nie wiem, zobaczymy. I co tu się dzieje? Jestem ciekaw, co ksiądz ma na swoją obronę. Niech mi się wytłumaczy z tego. Nie wierzę tak do końca tej wiedźmie, no przecież co to miało być? To jest jakiś duch na dodatek, więc... Nie. Dun, 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 dun. Co jest u naszego księdza? Oczywiście, jak zawsze, podróżuję. Naprawdę jesteś zajęty teraz. Teraz mi to robić. A ja może się trochę już przesunął, więc wejdziemy do środka? Nie, oczywiście nie. Dobra, idę do tawerny. No i tawerna, dobra. Dzień dobry, panie Ester. Dzień dobry. O, właśnie, jak tam wyniki? Nie wiem, dałam księdzowi. Okej, spytam księdza. Naprawdę mam iść z powrotem pytać księdza? No oni sobie chyba żarty jakieś robią. Nie, to nie. Dobra. Pójdziemy do księdza. Z powrotem. Gdzie jest ksiądz? Jakaś muzyczka... Nie ma księdza... I znowu... Ej... Może mi się uda wybić stąd... To jest gdzieś takie miejsce... To chyba zależy od miejsca, wiecie? Ale nie wiem... Nie, no nieważne... What? Czy wy widzicie to, co ja? W tym momencie jestem w środku kościoła. Czyli udało mi się tam wejść. Pięknie! Dobra, tak naprawdę już tam wchodzimy. Zobaczymy, co ksiądz tutaj zakopywał przed nami. What the f... Dobra, to nic takiego. No dobra, no pokój z książkami, stare książki. No, dużo książek, książki. Na mleko. No okej, okay, nienapełniane, stare książki... Nic ciekawego. Tyle, że dlaczego tu jest moja próbka? Nigdy jej nie oddał. Stara wiedźma miała rację. On będzie potrzebował do rytuałów. Znaczy ja będę potrzebował książkę do rytuałów. Do chatki wiedźmy. Szybko. Szybko do chatki. Okej, okay, idziemy. Fuck. A jak na razie to tak gra jeszcze mnie nie... Fuck. Chciałem powiedzieć, że gra mnie nie wystraszyła. Co to jest? Dlaczego ona wisi?
Fuck! O co tu chodzi? Ona jest... powieszona. No nie! Nie! Deski! Uratujcie mnie! Dobre deski! Proszę, no... Ja mam nóż, dobra, do obrony mam nóż. Wchodzimy tam. Boję się, co prawda. Nie jest jeszcze tak strasznie. Nie jest jeszcze tak strasznie. Nie jest jeszcze źle. Dlaczego tu jest tak ciemno? Bierzemy książki. Bierzemy książki. Szybko. Tak, wiem, że weźmiesz. Wiesz to już. Fuck! Hitman! Hitman! On się zawsze kryje! W ciemności! Co on mi robi? Szybko, uciekamy! Raz, dwa, raz, dwa! To nawet nie ja biegłem, ale szybko, biegiem! Hitman! Muszę zablokować czymś drzwi! Drzwi! Wow, szybko je zabił! Naprawdę? Czemu ta gra jest taka statyczna? I co dalej? Muszę odprawić rytuały, tak? Czy ja muszę odprawić rytuały? Biegniemy. Uratujemy cały świat, po prostu całe miasteczko przed zagładą czerwonych drzew. I błąkających się dusz. I błąkające się dusze uratujemy. Altar. Tak, wiem, że musisz to zrobić. Skupmy się. Połóżmy drewno. Trzeba to podpalić. I nóż. Może trzeba rozciąć... Serio, muszę polać moją krwią? No dobra. Lampa. Dobra, lampa jest. I zapałki. Udało się! Ludzie, odleciałem. I w ten oto sposób nauczyłem się latać. I jestem latającym Frankiem. Dusze są bezpieczne. Jestem pewien, że to się tutaj nie skończy. Udało się, ocaliłem całe miasteczko. Gratuluję sobie i dzięki wam za to, że oglądaliście, bo tu są już głupie napisy. Ta gra była żałosna. No nic, mam nadzieję, że wam się w pewien sposób podobało. I zapraszam do moich kolejnych filmików, które może już nie będą pochodzić z takich gier, a jak będą, to mam nadzieję, że w jakiś ciekawszy sposób loading od... Super, no możemy grać od nowa. Kto chce? Nikt nie chce, no tak myślałem. No nic, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i powiedzcie mi co dalej, co chcecie kolejne. No i oczywiście, no co mam powiedzieć, no nagranie była, nie należała do tych najciekawszych, ale mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście te parę chwil przy tej drugiej i pierwszej części. Tak więc nie będę przeciągał, bo ja nie lubię tego oglądać, jak ktoś przeciąga, a co dopiero wy musicie takie coś oglądać. Więc po prostu dzięki za wszystko, na razie.